Polska, jak i każdy cywilizowany chrześcijański kraj, który nareszcie kiedyś zmiazł z dzieła pogańskiego obłudy, powinien nieść swój chrzest, krwawy chrzest chrześcijańskiej morale, poznania, i kiedy ten kraj, który cały czas po siebie ogłasza, że i krzyczy wszędzie, i nie to, co poucza wszystkich, a namaga się być przykładem dla wszystkich w tym chrześcijaństwie, to Bóg tak rozpodziela ten kraj, żeby ten kraj naprawdę zostawał się cały czas w tym pouczającym dla innych narodowości tłem chrześcijańskim. Dlatego Bóg Wszechmogący nie daje Polakom rozluźniać się i wpadać w regresję, pogardę, pechę, grzecha paskudnego dla każdego chrześcijanina. A to znaczy, że i nie tylko Polska, a gdy chodzi o Polskę, to ona po swojej suci, po swojej istocie nie może być grzechownym, pogardliwym, pychatym, cwaniackim krajem. Bo tak Bóg chciał, pouczając Żydów, których wybrał narodem boskim, ludnością boską. I kiedy On ich pożałował, że oni były niewolnikami, i przeprowadził ich na ziemię obiecaną, oni stali Jego zdradzać z idolami i swoim zachowaniem, który pluje na wszystko, co Bóg tym uratowanym Żydom proponuje. I potem ci Żydzi zostają rozsiedlone, rozpierdolone po całemu światu. I majątki ich, i chramy Gospodnie również też wzburzone samym Bogiem Wszechmogącym. Bo oni nie są warte i nie są były dostojni już wykonywać swoją misję, być narodem boskim. Tak również i z Polską. Gdy Polska tylko chce być cwaną, pogardliwą, pychatą, od razu ona zostaje ukarana i znów wrzucona na ziemię do poziomu, kiedy ona znów ciągnie się do takiego normalnego rozwoju, żeby tylko tam być, zaistnieć normalnym. I w tym rozwoju ona normalna. I znów, kiedy ona staje takim normalnym rozwojem, że opa, tutaj jesteśmy tacy, szlachta, jesteśmy święty, teraz będziemy robić ze wszystkimi knuli, co nam podoba się, zadowalnia nasze potrzeby imperskie, na przykład. O, kurde, tacy my, ja waszych wszystkich mieli gdzieś. Wy tam małe narodziszki, patrzcie na nas. Jesteśmy wielką imperią, jesteśmy króna carska, królewska. Wszyscy dokonają do nas. No i przykłady takie historyczne, bardzo ich wiele, ale samo takie, które można porównać i złożyć do kupy, to 1939 rok, marzec miesiąc, kiedy Zakarpacka Ukraina ogłosiła siebie wolnym krajem, no cóż tam tej krainy było, jakieś kłapty papieru na mapie, jakiś tam szmatek ziemi między Madziarami, między Węgrami i Polską. Żeby tylko ona zaistniała, żeby walczyć z tym komunizmem, głodomorem walczyć, który w Ukrainie taki niestety. Nie. Madziary z przewodnictwem już armaty siły swoje, już tam nacystki hitlerowskie, które tam już wtargnęło. Zaczęło zarządzać tymi Węgrami i po swojej istocie również oni poszli na tą nieszczęsną w marcu miesiącu 1939 roku Zakarpacką Ukrainę i zniszczyła, bo tam były u niej, u Madziarów,
Samoloty, bomby, artyleria, moździerze, reszta. A cóż tam tych nieszczęsnych Ukraińców ze strzelecką zbroją? Sieciowe, szczęścia sieciowe. Ich właśnie, że tam zdeptali, zabili kobiet wszystkich. I potem zaaresztowali, zinternowali ich. I kiedy wojsko weszło madziarskie, oni spotkali się z pograniczym wojskiem. Wojskiem polskim i świętowali zwycięstwo. Patrzcie, czwarta ili siódma wielkością armia polska, europejska, taka wielka, a świętowała zwycięstwo nad biednymi niewolnikami, którzy zechcieli stanąć na nogi i coś sobie ogłosić, bo to no, wielka Ukraina kiedyś była, to Ruś Kijowska. Nie, i to on kurde zdeptali. A tutaj już mała radziecka po jednej stronie, ta niemiecka mała po drugiej stronie. A ci Madziary i Polacy dzielą kurde motłoch jakiś. Oto pogarda, oto kurde pogarda. I co potem? Półroczku i to samo z Polską. Z jednej strony mała niemiecka, z drugiej strony mała radziecka. Okupacja. Rozdzielenie, wywozanki, wywóz Starobielsk, potem Charków, Miednoje, Katyń, jeszcze Bykownia, rozszały. Oficerów polskich, nie w czym niewinnych. A co było w marcu 1939 roku? 500 tych nieszczęsnych Ukraińców, Madziary doprowadzili do tego korpusu ochrony granicy, korpusu pogranicznego, polskiego, KOR obrony granicy polskiej. I tam razem z Polakami rozstrzelano ich było, tych nieszczęsnych Ukraińców powstańskich w zakarpackiej Ukrainy. Tak, chodzili tam. Macie, chcieli wolności. Z Madziarami, kurde, faszystowskimi. No, Zaolzie, no i same wiemy, co dalej. I takie porównanie ze starości do nowoczesności. Gdyby chciała, no, po swoim imperskim zabagantem, po swojej pogardzie, po stradzieckiej, no to baranie, masa, bardzo lekko, którą kierować, po stradzieckiego narodu polskiego w Polsce. I taka masa przyszła do nich, inna masa, i mówię, my tam, oba, narodowcy, my teraz wszystkich tego siego. Komu będziemy to wszystkich, komu my was będziemy, o, to zagrywka fajna, burdy, murdy, zadymy, to zamiast prosto ekonomicznego, zadymy, korupcja, zadyma, zadyma, dzielę Polaków, dzielę tereny polskie, dzielę polskość na korupcję, korupcja dzielę to wszystko na zadymę. I tak oni PO i narodowcy dzielili Polskę, dopóki nie wybrali, dzięki Bogu, Andrzeja Dudę. I w czym tutaj porównania? W tym, że gdyby nie, niestety, zabójstwo 96 polskich patriotów od Smoleńskim Putinem w 10 roku, to by ta narodowa, pseudonarodowa Polska już oficjalna, która jakby i Madziary, tak samo jak i teraz Madziary, knuli z tym samym Putinem. Ale tylko przez to, że Polacy, Lech Kaczyński i małżonka i 96 polskich patriotów złożyli ofiarę od Putina zabity. I to wszyscy Polacy wiedzą o tym. Teraz i pseudonarodowcy, i narodowcy, i różni świerowcy, którzy udają z siebie narodowców, oni nie mogą tak już otwarcie lizać Putinu dupę, jak to robią Orbany, Szmorbany, Rumuny, Szmormuny, którym napiąć Nord Stream, South Stream, byli jakie stream, byli jakie koledzy. Ich interesują tylko swoje, jak i farseuszów, którym Bóg uwierzył, że oni ktoś, naród, uwielbiony, wybrany dla Boga. A on napluł na syna boskiego Jezusa Chrystusa,
I Żydzi potem ponieśli wielkie konsekwencje, byli rozsiani po światu i były maltratowane, były poniżane, były na wygnaniu z całej Europy, z całego świata. Bo taka istota ludzka, że cały czas powinna walczyć z grzechem. Taka istota ciała człowieczego, który ciągnie się do grzechu, a dusza, które są chrześcijańskie, które znajduje się z Duchem Świętym, ciągnie się do antygrzechu. Ciągnie się do miłości boskiej. I klerycy polscy, i w ogóle katolicy namagają się to utajnić, bo oni nie chcą iść po kanonom biblijnym. Oni zawsze knują jakieś swoje apokryfy, swoje historyjki, które bardzo słodkie, ale bardzo grzechowne, bo oni jednoczą okół nich, a nie okół Biblii, okół klerykalizmu, a nie okół Boga Wszechmogącego i Jego domagania sprawiedliwości między chrześcijan i odrzucania wszystkiego grzecha, pogardy, pechy, reszta. Niczego więcej knuć nie trzeba, a tylko wiedzieć i znać, że kiedy ty, chrześcijanin i ty, chrześcijański kraj, wciąga się w grzech, w pogaństwo, w różne paskudne rzeczy dla chrześcijan, zawsze zostaje się ty ukaranym. Nic nowego. I mówiąc o tym, o tych wartościach, o działaniu aksjologicznym, takim czynem ja jakby odterminowuję pokaranie dla Polski. Prewencyjnie odkraczam pokaranie razem z Polską i dla Polaków, którzy godni bardziej wartościowego życia, niż cały czas znajdować się i być nieugodnym dla Boga Wszechmogącego, który widzi, no bardzo prosto to zrozumieć, no on patrzy, że no Polska idzie w takim to kierunku grzecha, pechy, pogardy, za to są pokarania, tak jak i dla każdego człowieka, dlatego i politycy patrząc na to, widząc, słysząc to, oni zaczynają dyskutować w studiach, wszędzie, dyskutować między sobą i walczyć politycznie, znajdując w tych walkach politycznych jakieś sedno sprawiedliwości, które prewencyjnie uniemożliwi pokarania dla całego narodu Polski. No to na tyle proste pojęcie, żeby to nie zrozumieć, trzeba być naprawdę hamulcem lub zwyrodnialcem lub no, demencyjnie już cofniętym człowiekom psychicznie, mentalnie i reszta moralnych, duchownych niedolęgności. I to zrozumiale nie tylko dla jakiegoś niebiesnego człowieka, jakiegoś lewitanta, a dla dosyć logicznie zrozumiałego człowieka, że kiedy politycy wmawiają całemu społeczeństwu, a całe społeczeństwo to tak samo jak i za czasy Gierka i komunistów, no społeczeństwo, które często paternalistycznie, jako bydlomasa, która sama nie może siebie zorganizować i prowadzić. I kiedy siły, które opisane w Biblii, patrzą na to, jak politycy wmawiają ludzi, żeby oni byli pogardliwymi, żeby oni byli pychatymi, żeby oni nie widzieli swoich braciów, którzy torturują się, jęczą, męczą się i pragną, wołają o pomocy, pragną wolności i tak samo jak i te bracia, które już mają coś. A reszta społeczeństwa, a ja pierdolę to, bo tak powiedzieli w telewizji. No jak społeczeństwo to pierdolę, to i siły, ci, które w Biblii, też nie podają ręki w temu społeczeństwu. I znów upadłość, znów rozbiór, znów tortury i męki. Dopóki to społeczeństwo znów coś nie zrozumie, a potem znów zaczyna wpadać w grzech. To ciągły proces. Kto Polacy sami największy producenty bydła, biomasy, jak w nękiej Ukrainie, w Europie, tak i również w Polsce. Właśnie, że politycy, które zawsze populistycznie idą po wiatru tej biomasy, nie przeciw wiatra. I zawsze mówią to, co ta biomasa chce od nich usłyszeć. I nie chcą oni wychowywać tą biomasę, bo to
potrzebuje czas i to nie populistycznie.